Cześć, Chris, witajcie na kolejnym filmie. Kupiłem takiego pendrive'a. Platinet firma. O dziwo aluminiowy, kosztował 12,99. I to jest pendrive o pojemności 64 giga. Oczywiście on pracuje pod USB 2.0, bo za tą cenę raczej nie kupicie czegoś pod USB 3.0. Podłączam go pod komputer. No i na tym filmie Wam pokażę, jak sobie takiego pendrive'a w ogóle przetestować, sprawdzić, czy on czokolwiek się nadaje. Odpalamy Total Commandera. Wchodzimy na dysk USB. No jak widzicie, on jest pusty. Jeszcze Wam pokażę pod komputerem tutaj z Explorera. No i nic tutaj nie ma, jest pusty. Zobaczmy jego właściwości, jeszcze ciekawości. System pliku VX FAT 58,5 GB. Chyba nie ma bat sektorów, bo zajęte miejsce to jest tylko 768 KB. Takie tańsze pendrive często zgłaszają się jako generic flash disk USB device. Dobra, my sobie sprawdzimy jego prędkości. Zobaczymy, czy on jest cokolwiek wart. A więc pierwszy plik, najpierw sobie zapis robimy na pendrive'a. 5 MB. Nawet nie zdążyłem przeczytać, jaki był speed. Kolejny, 50. 14 MB na sekundę, no raczej nie jest to możliwe, ale poczekajmy. Te takie tańsze pendrive'y często mają taki bajer, że z początku bardzo szybko idzie transfer, bo bufor się zapełnia. Jak mi się bufor zapełni całkowicie, to wtedy spada transfer kilka, nawet kilkanaście razy. 100-megowy plik spróbujmy. To jest taka sztuczka, żeby ludzi troszkę w bambuko zrobić. Widzicie, teraz mieliśmy na 1000 kB przez chwilę. No ale jest 4,5, 4300 do 5000 kB, czyli około 5 MB na sekundę mamy. To nie jest zły wynik. Na takiego pendrive'a za pół darmo to jest to naprawdę dobry wynik. No i 500 megapik jeszcze zobaczmy, bo zazwyczaj po wgraniu jakiejś ilości plików te spadki są diametralnie wysokie. Zobaczymy, czy przy 500 mega będą jakieś takie spadki większe. Ja wiem, że bym musiał tego pendrive'a na dłuższe testy zapuścić, czyli na przykład 20 giga mu wgrać i zobaczyć, czy jakieś spadki się pojawią. Ale czasami nawet takie proste testy początkowe wystarczają. To jest USB 2.0 oczywiście, ale jeżeli macie taki zapis z prędkością 5 MB na sekundę i na przykład chcecie z jakiegoś dekodera nagrywać telewizję, no przykładowo macie program, nie wiem, TVP1, chcecie sobie nagrywać jakiś film na pendrive'ie, no to łatwo policzyć bitrate takiego programu TVP1 z telewizji naziemnej, to jest około 7 megabitów na sekundę, czyli jeżeli mamy na przykład 5 megabajtów na sekundę zapisu, chcemy to na megabity przeliczyć, to wystarczy te 5 megabajtów pomnożyć razy 8, więc mamy jeszcze naprawdę spory zapas transmisji, nawet tak duży, że moglibyśmy spokojnie na tego pendrive'a nagrywać programy nadawane w 4K i powinien sobie dać radę, no przynajmniej do pewnego momentu, bo nie wiemy, co się staje, jak na przykład takiego pendrive'a zapełnimy w, nie wiem, w 80%, czy wtedy jakichś diametralnych spadków nie będzie, bo to różnie z nimi bywa. No i dobra, zrobiliśmy sobie zapis danych, około 5 MB na sekundę, czyli całkiem znośnie, muszę przyznać, jak za tą cenę, dajemy w odwrotną stronę, czyli odczyt. Odczyt jest ważny, jeżeli chcecie na przykład uruchamiać filmy z tego pendrive'a. Czym wyższy odczyt, tym większe rozdzielczości możecie odtwarzać, tak samo czym wyższy zapis, tym większe rozdzielczości filmów możecie nagrywać. Prosta zasada. Spróbujmy 5-megowy. Dysk tutaj mam NVMe, więc myślę, że to ekspresowo pójdzie i tak się stało. Zazwyczaj odczyt na pendrive'ach jest wyższy od zapisu. 50 mega. Ponad 20 MB na sekundę widziałem przez chwilę. Ale zobaczymy, czy to będzie stabilne. 16 MB na sekundę. Jeszcze plik 500 mega. Czekaj, czy będzie stabilnie. Odczyt zazwyczaj jest stabilniejszy, lepiej sobie z nim radzą komputery, jeśli chodzi o takie bezfirmowe, czy słabe jakieś firmy, pendrive'y. No widzę, że ten zaskakująco stabilnie się zachowuje, zarówno w odczycie, jak i w zapisie. I wygląda na to, że ten Platinet jest dosyć takim nie najgorszym sprzętem. No, nieźle. Ale to nie wszystko. Jest jeszcze jeden test, który Wam pokażę. Wchodzicie sobie na taką stronę internetową.
Można bardzo łatwo znaleźć PineTools. Bardzo ciekawe narzędzia można tam znaleźć do różnych rzeczy. File. I jest tu coś takiego jak Random File Generator. Wchodzimy w to. To jest takie narzędzie służące do stworzenia na przykład 1000 różnych plików. I każdy z nich będzie miał pojemność, jaką sobie tutaj wpiszemy, na przykład, no nie wiem, 1 kilobajta. Możemy sobie tutaj dać 1 kilobajt i 1000 sztuk. Dajemy teraz generate. I jak sobie damy generate, to ten program nam wygeneruje 1000 takich plików. One będą spakowane w archiwum zip. Wystarczy je później rozpakować. Ja już sobie to rozpakowałem. Mam je tutaj. I to jest około 1000 różnych plików. I to jest taki nasz ostatni test, zarówno w zapisywaniu, jak i odczytywaniu. Także kopiujemy. Najpierw zapis. Zobaczycie, jak magistrala USB sobie radzi z dużą ilością małych plików. Od razu Wam mówię, że sobie nie radzi. Kiedyś starsze magistrale radziły sobie z tym znakomicie. Na przykład magistrala SCSI idealnie się do tego nadawała. Magistrala ATA oraz dyski twarde na SATA kompletnie sobie z tym nie radzą. No i dajemy zapis. Prędkość zaraz się powinna pojawić. Zaskakująca, 29 kB na sekundę. Prędkość porażająco niska. To jest właśnie największa wada magistrali USB. Starsze magistrale serwerowe sobie z tym znakomicie radzą. Nowe magistrale serwerowe po prostu wymiatają takiej transmisji. Niestety, no w komputerach takich domowych, dla użytkowników domowych, nie mamy takiej magistrali. Kiedyś to się nazywało SCSI, teraz to jest magistrala SAS, ale to są sprzęty już serwerowe i one przy kopiowaniu dużej ilości malutkich plików sobie radzą wręcz znakomicie. A spróbujemy w odwrotną stronę, w odczycie. Powinno być szybciej troszkę, ale niedużo. Oczywiście pendrive też tutaj sobie może z tym nie dawać radę, ale bardziej jest to wina kontrolera USB i, no i budowy ogólnie, architektury tej magistrali. Jeszcze Wam pokażę, jak to wygląda na dysku NVMe dla porównania. Dajemy sobie kopiuj na moim folderze. Utwórzmy sobie nowy folder i tutaj to wkleimy na przykład. 298 kB na sekundę tylko. Widzieliście? Dysk NVMe w moim komputerze. Nawet Wam podam markę tego dysku. I kopiowałem z folderu do folderu dużą ilość małych plików. Prędkość była porażająca, 296 kB na sekundę. Dosłownie ten dysk ma w setkach megabajtów na sekundę transfery, a tutaj takie jaja. Dysk, który posiadam, to jest PCSN 5200 NVMe od Western Digital, 512 GB. To nie jest taki zły dysk, dosyć dobry, no ale jednak magistrala, zarówno SATA, jak i dyski na dyski typu NVMe dziedziczą bardzo wiele z ATY i te dane są przesyłane w taki sposób, że jednak przy dużej ilości małych plików wszystko się sypie. Gdyby to był dysk SAS, to by zachrzeniało jak przecinak. Wydaje mi się, że dyski SCSI radziły sobie chyba nawet troszkę lepiej niż dyski SAS z taką dużą ilością małych plików. To taka ciekawostka. Dobra, przetestowaliśmy sobie dysk. Jeszcze z ciekawości ostatni taki teścik zrobię, czyli to samo co na dysku NVMe. Zrobimy sobie też właśnie na naszym pendrive'ie. Czyli kopiujemy z jednego folderu na pendrive'ie do drugiego. Zobaczymy, jak sobie w ten sposób poradzi komputer. No i kopiujemy do tego folderu tutaj. Szybciej jest, około 30 kB na sekundę. Ale widzicie, jak spada? A prędkości widzieliście wcześniej, jak pliki takie duże wrzucaliśmy. Znaczy duże, 5 MB, czy to duży. No ale pliki na przykład 500 MB. Te prędkości były w dziesiątkach MB na sekundę, a tu mamy zaledwie 30 kB na sekundę. Jakbyście mieli 1 giga do przekopywania w ten sposób, czyli 1 giga takich malutkich plików, to ja nie wiem, nie chcę wiedzieć, żeby to trwało, ale bardzo długo. A sobie jakby to było 10 giga, jakieś logi z jakiegoś serwera w wielu plikach, masakra.
Dlatego na serwerach stosujemy SCSI, czyli pisze się STSI. Te magistrale sobie dużo lepiej z tym radziły. Mam nadzieję, że ten filmik się podobał, także dzięki za oglądanie. Cześć!